Cześć, witajcie. Dzisiaj w tym poradniku pokażę Wam bardzo prosty trik. Poza tym będzie sporo informacji pod koniec filmiku, więc zapraszam do oglądania. Trik nasz będzie polegał na tym, że zrobimy mikrofon. Mikrofon ogólnie nie nadaje się do niczego, jedynie do czego możemy go zastosować to na przykład dekoracja, gdy robimy salę konferencyjną. Lub dla zabawy też możemy go zastosować. To może na początku pokażę Wam, jak zrobić ten mikrofon, a potem jeszcze pokażę Wam, jak przez analogię zrobić różne podobne rzeczy. Więc na początku muszę Wam powiedzieć kilka rzeczy. Wystawiamy sobie, tak, mikrofon będziemy robić z dźwigni. Postawimy dźwignię i rozwalimy pod nią klocek. To jak widzicie, dźwignia też się rozwali. I teraz, żeby to wszystko się nie rozwaliło i żeby się trzymało, musimy zrobić coś takiego. W początku stawiamy szkło przy ścianie, to jest bardzo ważne. Wystarczy jeden klocek taki, że wisiał, nie musi być tej całej ściany. I teraz, celując szkło, stawiamy dźwignię, przez co robi się coś w stylu mikrofonu. Możemy go sobie tak wyłączać, włączać. Teraz możemy jeszcze płotek pod ten mikrofon dać. Jak widzicie, nie rozwalił on się. Jak widzicie, teraz jest całkiem przyzwoicie wygląda. Poprzez ten trik możemy zdobyć różne inne jeszcze efekty, na przykład postawić na przykład czerwoną pochodnię na toolboxie, czyli celujemy szkło i stawiamy. Tak zwykle się nie postawicie po prostu pochodni, bo otworzy Wam się ten cały crafting box. Możemy też spróbować postawić krzyba, chociaż wątpię. O, nie. Tak, tak. A może, może by się to udało, jakby było to w ciemności, ponieważ grzyby, może nie wiecie tego, grzyby tylko rosną i pojawiają się w ciemności, a jak jest dzień, to po jakimś czasie odczepiają się od podłogi i dlatego nieraz możecie znaleźć grzyby leżące sobie. Tutaj mi się udało właśnie go postawić, ale pewnie jak teraz zniszczy to szkło, no, tak jak myślałem, to się zniszczy grzyb. I teraz tak. Możemy różne takie jeszcze przedmioty robić, na przykład guzik na piekarnik. Pewnie oglądaliście już różne tego rodzaju filmiki. I teraz przejdźmy do informacji. To zacznijmy od tego, że powiem Wam trochę o moim kanale. Ja mianowicie dążę do tego, żeby stworzyć kanał YouTube, największy w Polsce, chodzi o poradniki, mówię o poradnikach, na którym znajdą się wszystkie triki, poradniki, ciekawostki, bugi, porady i wszystko, co jest związane z Minecraftem i co pomaga ludziom w grze. Tak, żebyście mieli po prostu wszystko na jednym miejscu, wszystko na moim kanale, żebyście nie musieli skakać po różnych kanałach i szukać różnych ciekawych trików czy ciekawostek. Teraz kolejna sprawa to jest taka, że dużo osób pisze, że widziało takie filmiki, niektóre z moich filmików przynajmniej, na innych kanałach. Ja muszę powiedzieć w tej sprawie, że będzie się często zdarzać tak, że będę robił podobne filmiki do innych ludzi. No bo po prostu chcę stworzyć to kompendium tych wszystkich poradników. Sam nieraz nie wiem, że tworzę coś, co kiedyś już było gdzieś pokazane, bo dużo propozycji dostaję po prostu od użytkowników wysyłających mi wiadomości na YouTube. Wy też możecie wysyłać, jak chcecie. I nie podałem żadnych źródeł, po prostu omawiałem to, piszą różne ten, a ja to potem rozwijam i nakręcam. Potem jeszcze chciałem Wam powiedzieć, że możecie mnie dodawać do znajomych. Niektórzy pewnie myślą, że po prostu tylko niektóre osoby akceptuje, a prawda jest taka, że wszyscy są mile widziani. No i to by było chyba na tyle. Tak, dobra, no to dzięki za obejrzenie. Możecie komentować, oceniać, oczywiście subskrybować. Aha, i jeszcze ostatnia informacja to taka, że będę teraz też kręcił wkrótce poradniki dla początkujących graczy. Dopiero takich, co zaczynają grę, dopiero takich, co kupili sobie Minecrafta i co nie mają żadnego pojęcia. Będę kręcił różne podstawowe rzeczy,
Ale oczywiście dla tych bardziej zaawansowanych graczy też będę dodawał różne nowe, ciekawe triki i poradniki. Więc i dla tej grupy, i dla tej grupy będą ciekawe filmy. No i teraz to tak, to było na tyle. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Pozdrawiam.